Siemano, witam w kolejnym odcinku gry Saints Row 2. Po naszej długiej przerwie w nagrywaniu już wracamy właśnie do nagrywania długofalowego i długoterminowego. Tak więc zaczynamy w momencie, w którym ostatnio skończyliśmy. Mamy naszego psychola. No, na szczęście gra tutaj działa na najwyższych detalach. I po wczytaniu gry jesteśmy chyba u siebie w domu. Tak więc możemy tutaj sobie zmienić ubranie. Możemy sobie zobaczyć, jakie bronie mamy. Możemy... A, tutaj save. sobie wziąć. Co tu jeszcze? Aha, możemy tutaj sobie ulepszyć domek. To zobaczymy, co tu się dzieje. Wow. Pimp pad? Aha, to mi się podoba. Ale 4000, no to tyle nie mamy. Aha, tutaj telewizor. A office. Za 5 stówek możemy sobie kupić. Dobra, na razie nic tu nie będę zmieniał. No ale fajnie, że tu można takie rzeczy robić. Co tu jeszcze można? Aha, pooglądać sobie TV. Albo zagrać w Zombie Uprising. Na razie nic nie będziemy robić. Po prostu trzeba wypełnić misję. A jeśli dobrze pamiętam, to misja teraz polega na tym, żeby dobić tutaj respekt. Wtedy odblokujemy misję. Gdzie ta misja jest? Nie mam pojęcia. O, tutaj. No ale dobra, jesteśmy... Właśnie, gdzie jesteśmy? Kurwa, zgubiłem to. Tutaj. No to dobra. Pierwsze to będzie racing. Zobaczymy, jak się ściga tutaj w tej gierce. Sorry za ten kaszel, ale coś mnie dopadło. Okej, zaczynamy wyścig. 3, 2, 1. No i zapierdalamy jakąś tutaj furką. Ja dobrze w ogóle jadę? Dobrze, no. A chyba nie zdobyłem tego, ja pierdolę. Chyba złota nie będzie. O, na pewno nie. Dobra, mogę to restart zrobić tego? Chyba nie. Dobra, to jedziemy. Beznadziejnie. Nie wiem, muszę w to wjeżdżać i... No chuj wie. Ja pierdolę. Kurwa, muszę jeszcze opanować tutaj sterowanie. 6 sekund do złota, ale raczej złota nie zdobędziemy. Kurwa mać. Silver też nie, nie ma szans. Brąz raczej też nie zdobędę już. O. Tak więc failed, no spróbujemy jeszcze raz. 3, 2, 1. Dobra, teraz już jesteśmy bardziej przygotowani, zmieniliśmy kolor naszego samochodu. Dobra. No, już jest o niebo lepiej. Zapierdalamy. Kurwa. Niech chociaż ten brąz będzie, no wyjebany. No w sumie jeszcze 5 checkpointów i 15 sekund. Może jeszcze się uda ten gold zdobyć. Jeszcze 3, 10 sekund. Kurwa. Gdybym się nie zatrzymywał na...
na tych słupach i tak dalej, to jeszcze gold bym zdobył, a tak jest silver. Aha, i mogę jeszcze raz, aha, dobra, to nie, dziękujemy za to już. Dobra, teraz Mayhem. No dobra, w sumie nie muszę tutaj tych bookmarków zaznaczać. Po prostu zapierdalamy do znacznika na mapce. I w sumie muszę ustalić sobie, ile czasu będziemy. You know, that nutjob lawyer who gets hard at the idea of a lawsuit. Lately he's been crusading against media he deems to be offensive. Does he have a lot of support? Not really, but the guy makes a big enough ass out of himself that whenever he pulls some stunt, people listen. And if people are watching him, they're not watching me. So what do you want me to do? Get out there and give me something worth covering. The more damage you do, the longer I can do a live broadcast. Więc jakaś prezenterka telewizyjna chciała, żebym po prostu pojechał na pewną ulicę i zrobił gruby rozpierdol. Tak więc chyba potrzebujemy fury, więc weźmiemy sobie furę. No i jedziemy. Widzę tutaj nikt nie przestrzega chyba zasad jazdy. To tak rozjeba. No to gdzie ja mam w końcu jechać? Tutaj. A i to już tutaj jesteśmy. Dobra, jak najwięcej rozpierdolę. Aha, jak czas się skończy, tam mamy 3 minuty. Dobra, i co teraz? Dobra, musimy wyjść z tej fury, wziąć sobie ambulans, weźmiemy. Dawaj ambulans. Aha, dobra, tutaj już nie łapie mi. I psy mnie gonią jeszcze, co ty gadasz? Dobra, wyjazd, wyjazd, wyjazd. Jakąś furę jeszcze, ile jeszcze czasu? 2 minuty. Dawaj furę. Ale! Ale chuj. Nie ma żadnych aut. No to psów weźmiemy. Dobra, dawaj, wsiadaj do tej fury. Dobra, co ja tu jeszcze mogę rozwalić? No coś mi nie idzie ta jazda. No i już końcowa prawie zrobione zadanie. No i już zrobione. Aha, i teraz czas się musi skończyć. Dobra, to spierdolamy policji. No i dobra, misja wykonana, jest respekt raz z jeden, tak więc chyba misję będziemy mogli wykonać. No, dokładnie. Exit activity, już nie potrzebujemy tego, tak więc teraz sobie pojedziemy do tej misji właśnie. To są chyba główniejsze misje. A te wszystkie to są, te zielone, niebieskie, to są rzeczy po prostu, które możemy robić. Które możemy zwiedzać, misje, które możemy wykonywać i tak dalej. Tutaj coś do kupienia chyba jest. Więzienie. Dobra, jedziemy do... no na misję. Chyba w tą stronę. Yeah,
Dobra, jak tutaj wjadę... aha, dobra, musiałby mnie po prostu zapierdalać. Czyli chyba tu. No ja w ogóle na autostradzie nie byłem, ja pierdolę. Dobra, jak tam wjechać? Co, już mnie przygonią znowu? Chyba to. Dobra, tutaj chyba powinien być gdzieś wjazd na autostradę zaraz. Wiesz, jednak nie. Jak ja tam mam wjechać? A, chyba widziałem. Sterowanie tutaj jest troszeczkę... Kurwa, mać. Nie wiem, no nie widzę tej autostrady. Dobra, całkiem możliwe, że na dobrej drodze jesteśmy. No jednak nie. Kurwa mać, no. A, tu jest wjazd. Gdzieś. Gdzieś tu powinien być. Tutaj? Się przepierdala. Nie mam szans. Psy. Już mnie ścigają, ale dobra. Dobra, udało się na autostradę wjechać. No i spierdalamy. Spierdalamy. Hehe, tak szano nagrywam właśnie. Wow. Dobra, już jesteśmy w tym drugim mieście, gdzie mamy tę misję do wykonania. Tam był chyba zjazd, nie? No to zjeżdżamy. No, w oczekiwaniu jesteśmy oczywiście na GTA 5. Jak tylko się pojawi, postaram się od razu kupić tę grę. No i oczywiście też ponagrywać sobie co nieco z niej. Dobra, tutaj się chyba wjebaliśmy w osiedla. Trzeba będzie z nich tutaj się wypierdolić. Coś tu się udało chyba. Wypierdalać. Dobra. Już jesteśmy na miejscu, tak więc zaczniemy sobie misję. Ciekawe, o czym będzie. A ten co? No i dobra. Zaczynamy misję. A to jest ten ziomek, co go wyciągnęliśmy z więzienia. You want a beer? No jasne. Yeah, that'd be great. Johnny, who's that? Yo, come to the living room and find out. Johnny, I don't care if you just broke out of jail. You do not mess with my furniture. Oh my God, it's you. Surprised, Aisha? What? That you're here? Or that you're talking? Pick one. We all thought you were dead. I almost was. Well, for someone who was blown to hell, you look great. Did you do something with your hair? Now, I've been getting that a lot. Yo, can we get back to business? What's the rush?
I've been cooped up on death row and that bitch has been laid out in a coma. We definitely need to remind motherfuckers who we are. And that can't wait until after dinner? No. You two haven't changed at all. Well, you know, there's a saying about dogs and blowing shit up. So what's the plan? We get our crew together. Once we got that, we can work on how we taking back our city. Sounds good. And where were you planning on having this little meeting? No. Well, this place is pretty spacious. No. The color's very soothing. No. Come on, Ish. This ain't no fucking gang clubhouse. Change of plans. We gotta find a new place. Yeah, you got it. Dobra, trzeba będzie pojechać chyba znaleźć właśnie to nowe miejsce. Head over to the old mission house. We should be able to set up shop. A ten co? Psy mnie dalej gonią. Renovated it and turned it into a tourist trap. You're kidding me. I wish I was. Dobra, niech ten nasz ziomek ich wystrzela. Religious buildings have kind of been there, done that. Now we're not staying in the mission. Now check it out. Years ago, an earthquake dropped part of the city below sea level. And rather than clearing out the rubble, the city just built over. There's an abandoned hotel below the mission that'll work for us. Alright, so what's the catch? We gotta evict the current tenants. Sounds like fun. You're the triple platinum veteran child. Dobra, czyli nasi bohaterzy mówili o jakichś... o hotelu opuszczonym chyba, który nada się właśnie do następnej misji. I coś mi się wydaje, że ten hotel nie będzie opuszczony i trzeba będzie tam wszystkich wyrżnąć. Zobaczymy. Wow. Opuszczamy to miasto. No a co do tej GTA 5, to gdyby twórcy trzymali się daty wydania gry od początku, no to już byśmy mogli właśnie w nią sobie pograć. Ponieważ za pierwszym razem mówili, że będzie to właśnie w marcu. W marcu tego roku, ale no niestety przenieśli. No i co tu się dzieje? Musimy podążać za tym niebieskim światłem. A ja tylko sobie sprawdzę, na pewno mam to na najwyższych detalach, bo coś mi tutaj się nie wydaje. Spróbujmy. Dobra, gdzieś tutaj skończyliśmy. A mnie wyjebało. Musiałem od nowa tutaj zacząć grać. Właśnie to, co udało nam się zrobić, musiałem wszystko od nowa. No ale dobra, jesteśmy już w punkcie wyjścia. A dobra, tego nie potrzebuję. No i dobra. I teraz musimy ich po prostu porozpierdalać. No gdzie oni są? Już zwołali kumpli? Nie wiem, gdzieś mi zniknął tutaj ten jeden. Okej. No a to co? O kurwa. Trochę mi to przypomina, co to była za gra, że właśnie też się takie graffiti robiło na ścianach.
Dobra, chuj w to. Nie chcę już tego. Muszę to zrobić do końca, ja pierdolę. Nie mogę stąd wyjść po prostu. O, jest, dobra. Dobra, gdzie to oni są? A ten czemu w nich nie strzela? Tak mi się patrzy przy tego. Dostał w jajka, jak się skurzy. Ale go rozjebałem. Pięknie. Dobra, gdzie jest reszta? To chyba nie są członkowie gangu, czy są? A nie, po prostu już mamy wszystkich rozjebać. O! Ziomka niechcący strzelałem. Nie, no i chyba nie muszę rozwalać. Dobra, gdzie jeszcze są? Dobra, jeszcze dwóch zostało. Jakieś schody by pasowało znaleźć na górę. Tutaj coś jest, są schody. Dobra. Tutaj możemy znowu graffiti zajebać. Ale nie dzięki. Dobra, to chyba nie te schody. Gdzie on to jest? Tu. Jeszcze ich więcej jest. Dobra, no to idziemy. Tylko gdzie oni są? Ja bym kurwa śmiesznie biega z tą bronią. Co ja mam im te rozwalać? Jakieś skrytki, co to ja mam z tym zrobić? Jak ja mam to rozjebać? Dobra. Aha, ja mam. So, what you think? It's kind of a shithole. True that. But it's a shithole with potential. I don't know, man. Oh, come on. A stripper pole, some flat screens, maybe some nicer furniture. You had me a stripper pole. Fucking A. Misja wykonana. A mi się tu przestało nagrywać na chwilę. Ale dużo mi straciliście. O, i mamy pierwszą kryjówkę. Pierwszą z 45. A, i codziennie dzięki temu 5 stówek nam wypadło. Ciekawe czemu. O proszę, możemy teraz swój gang style zmieniać. I samochody. Tak więc no, jest gitara. Następna misja jest oznaczona, ale pewnie musimy wypełnić respekt. Ale myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Dobra,
Tak więc no, przestało mi się nagrywać na chwilę. Ale nic nie straciliście, bo tam tylko miałem rozjebać takie pozostałości po ludziach, którzy tam mieszkali. No i ogólnie nie było to za bardzo interesujące. Ale myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku, tak więc piszcie, komentujcie, jeśli się wam podoba, jeśli nie, no to może skończę nagrywać tą serię. Ale tak jak powiedziałem, nagrywam ją głównie dlatego, żeby przejść ładnie do Saints Row 3. Tak więc dobra, tak więc teraz się pożegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano!